Cześć. Pojawił się temat, jak zrobić uchwyt, taki niepełny, wyfrezowany w programie, a będzie to bardzo łatwe do odwzorowania i to niezależnie, jak ten uchwyt będzie wyglądał, bo każdą specyfikację będziemy w stanie podrobić. Jak już jesteśmy w programie, oczywiście możemy to też zrobić na naszym projekcie, nie musimy mieć pustego programu. Zróbmy sobie jakiś froncik ze zwykłego prostopadłościanu. Tak. I narysujmy sobie froncik, powiedzmy, jakiś taki typowy, czyli zróbmy 596 na 713, tak? I tutaj damy 18 mm grubości. To jest nasz froncik. Teraz biorę sobie polilinię i teraz tak. Wybieram sobie mniej więcej, dokąd ma być on niedofrezowany. Załóżmy, że mniej więcej w tym miejscu. Robię sobie tutaj 30, czy w zależności, jaki tam uchwyt chcemy odwzorować. Tu niech będzie 450, a tutaj niech będzie znowu 30. I zamykam sobie tą linię. Zwracam uwagę, żeby tylko był punkt końcowy. I teraz, jak wyklikam sobie tutaj, jeszcze raz sobie kliknę, dwa razy szybko, to przy tej kropce będę miał taką strzałkę, którą mogę wyciągnąć, tak? I to sobie zrobimy po jednej i po drugiej stronie, tak? To już nam przypomina ten uchwyt, który właśnie chcemy odwzorować. Gdy mamy tak stworzony kształt, robię sobie z niego region i wyciągam go sobie, powiedzmy, na o 15 mm w górę. Zaraz zobaczymy, o co też chodzi. I wyciągnę sobie jeszcze 1 mm w górę, drugi. Robię to, jak chcemy wyciągnąć, zduplikować, to przytrzymuję Ctrl, klikam na strzałkę, przesuwam do góry, od razu mi się zduplikowało i daję sobie tutaj jeden. Zaraz zobaczycie, po co. Po co to zrobiłem, tak? Teraz pracuję na tym drugim obiekcie i zobaczcie. Ja chcę zrobić go troszkę większego, tak? Tego, który sobie wyciągnąłem w górę. I zaraz powiem też dlaczego. Bierzemy sobie narzędzie do rozciągania. Zaznaczam sobie to gdzieś tutaj. Daję w dół, powiedzmy, na 5 mm. Tak? Żeby to było lepiej widoczne, to ja go może spłycę od razu, to będzie nam lepiej pokazywać, o co chodzi. Tak? Tutaj mam 5 mm, tutaj 5 mm i tutaj 5 mm. Czyli zobaczcie, ja sobie stworzyłem taki kształt. Przesunę go teraz o jeden w dół, żeby mi się zrównał. Ja przesunąłem go jeden do góry, żeby się nie pomylić przy klikaniu, tak? Żebym nie musiał się zastanawiać, czy kliknąłem ten, czy ten, tylko wiem, że mam wybrany ten, co potrzebuję. Mam taki śmieszny kształt. Teraz jeden z drugim. Grupujemy, Ctrl-G, on już jest razem. No i zobaczmy. Jak ja go sobie teraz w dół przesunę. Tak. Czyli powiedzmy coś takiego. O. Dla pewności, żebyśmy nie musieli tego robić równo, to tą część, tą, którą mamy tutaj, mogę sobie wyciągnąć do góry na dowolną ilość. Po prostu chodzi o to, żeby ta część wystawała jak najdalej. W sensie poza obiekt, z którego będziemy wycinać, tak? A ta poniżej ma zrobić nam ten uchwyt tam, gdzie wpadają nam palce. No i teraz zobaczmy, co się stanie w momencie, kiedy zaznaczę sobie nasz front i użyję funkcji odejmij i zaznaczę ten nasz dziwny kształt, który zrobiliśmy, obiekt. Tak? Mamy dokładnie to, czego potrzebujemy i plusem tego, że zrobiliśmy tutaj jeszcze dodatkowe cięcie w dół, jest to, że światło na tym uchwycie będzie się załamywać tak jak na tym prawdziwym. Możemy sobie zdecydować, czy mamy wpadać centymetr, czy 5 mm, czy jeszcze jakoś inaczej, w zależności jaki to będzie uchwyt. Tak? I tak przygotowany front, w zasadzie, że zrobiliśmy sobie jeden,
możemy dowolnie modyfikować. Ja powinienem teoretycznie jeszcze sprawdzić, tak, czy tu i tu są takie same odległości. Zrobiłem to trochę na oko. Jak ktoś chce być bardzo skrupulatny, to może sobie to dokładnie pomierzyć, tak? Ale wystarczy, że zrobimy jeden taki front i mamy wszystkie, tak? Bo teraz, używając narzędzia stretch, mogę sobie zrobić z tego dowolny wymiar, tak? Może być to płytsze, węższe, jak chcemy, tak będziemy mieć, tak? Jak przełączę się tabem, to mogę wpisać wartość taką, jaką potrzebuję, czyli na przykład 596. Tak? Mamy nasz uchwycik. To tyle, bo o to chodziło. Dzięki. A tutaj jeszcze dodam, że jakbyśmy chcieli, żeby no ten uchwyt był po prostu w dwóch kolorach, czyli ta część na przykład by była biała, a ta by była drewniana, no to mogę to zrobić na kilka sposobów. Mógłbym to już przewidzieć na etapie, jak budowałem ten front, czyli po prostu dołożyć sobie tam jeszcze 1 mm formatkę, taka jaka jest tutaj w innym kolorze, ale jak już mam coś takiego, to to też nie jest nic złego. Ja mogę sobie po prostu złapać gdzieś tutaj za koniuszek, dojechać sobie gdziekolwiek tutaj, zrobić sobie to nawet ten 1 mm. Mogę sobie tą formatkę po prostu porozciągać, tak? Dojechać nią sobie tutaj i dojechać nią sobie tu do samego dołu, tak? Jak już mam taką formatkę, o, dodatkową, zrobioną, to wystarczy, że sobie wejdę w materiały, wybiorę sobie cokolwiek, wyleję tutaj, mogę ten materiał zresetować i mam już nasz uchwyt w formie drewnianej, tak? To chyba tyle. Po prostu dołożyć sobie formatkę. Czy jak już budujemy, czy później, po prostu ją sobie tutaj dostawić, tak? Wtedy nie ma żadnego problemu, bo mam dwa różne materiały, więc mogę sobie nimi tutaj dowolnie żonglować, tak? Jak dołożymy tą formatkę, to pamiętajmy jeszcze, żeby z kontrolem zaznaczyć tą i tą, skrupować, Ctrl G i od tej pory mamy jeden fajny, gotowy frącik. Zapisujemy go raz na zawsze gdzieś i już więcej tej roboty nie będziemy musieli wykonywać. Tyle.